Do wszystkich tych, którzy przegapili wczorajszy odcinek, moi drodzy, nie ma co nadrabiać, nie ma sensu sprawdzać tego ostatniego odcinka, naprawdę, moi drodzy. Czy w ogóle był jakiś odcinek? Nie było. Kto pytał? Nikt. No i dobra. Nikolas, wypożyczony na 2 lata do Walencji. Świetnie. Oferta transferowa Getafe za Brookinga? Mniej świetnie. Odrzucam ją. Nie chcę go sprzedawać. Absolutnie. Moi drodzy, nasz skład troszkę się uszczuplił się i to znacznie, a zaraz jeszcze kilku tych piłkarzy może zostać wypożyczonych. Być może oznacza to dla nas jedno. Jednak obowiązek odwołania kogoś z wypożyczeń. No ale teraz ważne jest to, że Arsenal chce nam zaoferować Jamesa Madisona, ale on nie jest nam kompletnie potrzebny. On nawet jako zmiennik się u nas nie zmieści, bo mamy Tomasa, więc absolutnie odrzucamy taką propozycję. Czas zatem na inaugurację nowego sezonu Premier League. Moi drodzy, Liga Mistrzów oczywiście będzie miała miejsce w tym sezonie, ale dla nas obowiązkiem jest to, żeby zawalczyć też w lidze. W tej edycji, moi drodzy, już teraz nie ma kopania się tam po 6., 7., 5. miejscu. Nie, teraz mamy być top 2, top 3, top 1 wyłącznie. Zaczynamy od meczu bardzo, bardzo ważnego. Od pojedynku z Bournemouth. Zamiast Carrasco pojawi się w wyjściowym składzie Brooking i myślę, że może jeszcze Madsen w miejsce Marvina Wissera. Takim składem wyjdziemy na ten mecz, moi drodzy. Szybko symulujemy to starcie i wygrywamy. Bramkę zdobywa Zasępa w swoim debiucie w Premier League. Mason Mount dodatkowo trafia, a Thomas, zmieniający Declana Rice'a, postanowił minutę po wejściu na murawę również wyjaśnić to spotkanie. Więc Thomas, Mount i Zasępa. Pojawił się Barry w miejsce Gorozabela, który niestety najlepiej sobie nie poradził, ale Krzysiu Zasępa wyśmienicie. Fantastycznie, bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Moi drodzy, to bardzo ważne zwycięstwo. Mamy informację o tym, że Ford został wypożyczony i Dybę został wypożyczony, więc de facto z całej naszej szerokiej kadry, tak jak mówiłem, że tutaj zaraz będziemy mieli cały drugi skład, troszkę się to uszczupliło, bo zostało nam tutaj 2 piłkarzy, Walker i Luna. I tylko ta dwójka, nikt więcej. A zaraz może Luna zostać jeszcze ewentualnie wypożyczony, więc sporo się tutaj podziało, moi drodzy. Ale no w porządku, tak, może tak trzeba będzie to wszystko poprowadzić, chociaż no wydaje mi się, że może jednak któregoś z tych zawodników trzeba by tutaj odwołać. Ja też popatrzę jeszcze po piłkarzach, na przykład Jason Anderson, który został wypożyczony do Ajaxu, ma rolę sporadycznego, ale na przykład wypożyczony do tego samego Ajaxu Bailey ma prospekt. I Bailey chyba się nie rozwinął tutaj jakoś najlepiej, moi drodzy. Więc nie wiem, czy go nie odwołać ewentualnie. Możecie zasugerować w sekcji komentarzy, kogo byście tutaj ewentualnie widzieli, kogo tutaj pod kątem rotacji odwołać, a może nie odwoływać, może zupełnie inaczej jakoś to rozegrać. Jak to widzicie, zapraszam was do komentarzy, moi drodzy, raczej na obecną chwilę jeszcze nie będzie nam potrzebna taka diametralna zmiana. Jeżeli chodzi o zawodników u nas najbardziej doświadczonych, no to jest to Mount, jest to Declan Rice, obaj już powoli pukają pod 30, ale bardzo powoli, bardzo powolutku, więc to jest dla nas też ważna informacja. Nie ma, myślę, moi drodzy, zatem co czekać, tylko czas na kolejny pojedynek w Premier League. Oferta transferowa za Müllera, Bologna chce nam zaproponować Fornalsa, odrzucamy. W ogóle Müller, zablokowany transfer, i Hoffman, 70 milionów od Piemonte Calcio, też odrzucamy, nie interesują nas takie oferty. Dobrze, drodzy państwo, Manchester City, no proszę. Dawno nie graliśmy jakiegoś meczu z Manchesterem City. Declan Rice jednak rozwinął się na 90 punktów overalla szybciej niż Tierno Ballo, a Zasępa już się rozwinął na 91, więc robi chłop kosmiczną robotę. No i moi drodzy, no jestem naprawdę, naprawdę mega zadowolony z transferu Declana Rice'a. Uważam, że spełnił najśmielsze oczekiwania. Krzysiek Zasępa już rozwinął się o ten punkt w górę i widać, że tempa raczej nie ma zamiaru zwalniać. Świetnie. Tierno Ballo, czy ty zaraz będziesz miał też 90, przyjacielu? No, w niedalekiej przyszłości, więc wszystko w porządku, wszystko w swoim czasie. Moi drodzy, czas na mecz z 20. Manchesterem City.
Dawno z Manchesterem City nie graliśmy, prawda? Dawno z nimi nie walczyliśmy. Żadnego ładunku emocjonalnego ten mecz nam nie przyniesie. W sumie wcale pewnie nie powinienem go grać, bo nie mamy żadnych rachunków do wyrównania, ale jednak zdecyduję się to spotkanie rozegrać, moi drodzy. Zagra Marvin Wisser od pierwszej minuty w miejsce Estebana Carrasco, znowu wskoczy Brooking. Może na ławkę rezerwowych wskoczy Walker tym razem w miejsce Jana Madsena. Czy jeszcze jakieś zmiany mogę tutaj przeprowadzić? Czy jeszcze kogoś mogę tutaj wpuścić z ławeczki rezerwowych? Wydaje mi się, że nie, ale może Ballo. Może Ballo będzie takim zawodnikiem, który tutaj trochę pozmienia, który trochę tutaj da od siebie dużo, dużo, jeżeli chodzi o wejście z ławki rezerwowych. Moi drodzy, czas zatem rozpocząć to spotkanie. Gramy na Stamford Bridge. O właśnie, ja sobie aż zobaczę to wprowadzenie, bo ja miałem okazję w końcu widzieć na Stamford Bridge własnymi oczami. Krzysztof Zasępa oczywiście w świetle reflektorów. Zawodnik, który przeszedł z Hoffenheimu do Chelsea, przystosował się do gry w The Blues, mam wrażenie, ekspresowo. Przydałoby się, żeby wybitną formę strzelecką utrzymał na długi, długi czas. No moi drodzy, marzenie zobaczyć też ten stadion właśnie z takiej perspektywy, wypełniony kibicami na meczu. Ale wiem, że to się wydarzy. Wiem, że to się na pewno jeszcze, moi drodzy, wydarzy. Piękne wprowadzenie. Cudownie to wygląda. Nie ma co zbędnie przedłużać. Moi drodzy, czas rozegrać mecz z Manchesterem City. Ligowe starcie. City przegrało swój mecz pierwszy w lidze. Dlatego jeżeli mielibyśmy... Timo Werner przeciwko nam staje. No proszę. Dlatego jeżeli mielibyśmy przyłożyć rękę do jakiejś... do jakiegoś delikatnego upokorzenia Manchesteru City, ja bym się nie obraził. Teraz Mendes, bardzo, bardzo tam aktywny był Zasępa, Sterling, Rodri, oj, dobra piłka, Marvin Wisser, stracił tę futbolówkę z oczu, ale spokojnie, wszystko naprawia Weber, Mason Mount, dogranie piłki do Lino Gorozabela, Lino Gorozabel jest zagranie do Zapa, jajajajajajaj, Zapaty, Zasępy. No proszę, ale jak w przypadku Ikera Zapaty, to myślę, że tutaj bardziej jego charakterystykę opisuje Lino Gorozabel. To właśnie taki typ zawodnika. A teraz Olsen. O nie, Olsen troszeczkę za łatwo, trochę za prosto, ale Müller na całe szczęście wyjaśnia tę sytuację. Thomas nie wybił tej piłki zbyt daleko. Declan Rice. Jest jeszcze tutaj Raheem Sterling. Kevin De Bruyne świetnie to wszystko przerywa, na całe szczęście Arnar Olsen. Kevin De Bruyne, który swoją drogą odszedł z Manchesteru City tylko po to, żeby ponownie do nich w tej karierze dołączyć. Ciekawy kazus. Zagranie piłki na przedpole, Gravenberch. Ruben, jeszcze De Bruyne! O Jezu, ależ teraz dużo szczęścia na całe nasz, właśnie na to szczęście. Piłka nie znalazła ostatecznie drogi do siatki. Tym razem zagranie na krótko. Gravenberch, Foden, asekurujemy go do samego końca i Arnar Olsen, wyśmienita interwencja. Rusza już nasz islandzki obrońca, Arnar Olsen, jest tutaj Krzysztof Zasępa podłączony i Zasępa oddaje do Arnara Olsena. Olsen jest już na skrzydle, Olsen, dogranie w pole karne, ale z ogromną łatwością przyjmuje to Mendes, zawodnik, którego jakoś wyjątkowo kojarzę. Mam wrażenie, że może jakąś ważną bramkę strzelił ostatnio. De Bruyne. Oj, Raheem Sterling, dużo wolnej przestrzeni, dobre dogranie, Phil Foden! Znowu nas ratuje Müller, ale defensywa zachowała się bardzo, bardzo źle. Że w takiej sytuacji nie interweniowała, nieakceptowalne to jest absolutnie. Lino Gorozabel, ależ teraz piękna kontra i Mason Mount, Mason Mount! Konate, Ibrahima Konate, do ostatniej chwili asekurował Masona Mounta, który mógł chyba to uderzyć lewą nogą. Wolał jednak zostawić sobie miejsce, żeby strzelić swoją silniejszą. No też można to zrozumieć, ale niestety nie udało się tego wykorzystać. I teraz podanie na krótko do Tomasa. Tomas na przedpole do Zasępy. Zasępa strzał. Ręka! Odbita ręka! Zasępa uderzył bodajże Ibrahima Konate. Właśnie w Konate trafił tym strzałem. No nie, no ja bym tego absolutnie jako ręki nie interpretował.
Ale skoro sędzia już tak zadecydował, to moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wykorzystać ten rzut karny i Zastępa. Drugi mecz z rzędu trafia do siatki. Otwiera wynik tego spotkania, Chelsea prowadzi w 26 minucie. No i pewnie zaczną się teraz dyskusje, czy ten rzut karny był sprawiedliwie podyktowany, czy ta jedenastka w ogóle powinna mieć miejsce. Przecież ręka była przy ciele, absolutnie nie zwiększał obszaru swojego ciała, a z drugiej strony jak byk trafiła prosto w rękę, nie dałoby się czyściej trafić w rękę niż w ten sposób. Ja osobiście uważam, że gdybym był sędzią, gdybym był arbitrem tego spotkania, to bym tutaj jedenastki nie odgwizdał. Ale że ja tylko egzekwuję decyzje sędziowskie, to już nie mi z tym dyskutować. Tomas. Zastępa. Widzę go Gorozabel. Ajajajajajajaj. Gorozabel się świetnie pokazał. Wbiegał tutaj za plecy. Kevin De Bruyne. Matthijs Weber. Asekurujemy. Sterling. Świetnie. Arnar Olsen. Ależ on dobre zawody dzisiaj rozgrywa. Przedłużenie tej piłki na skrzydło. Nino Gorozabel. Jeszcze do Masona Mounta. Mount do Gorozabela. I teraz Gorozabel. On też ma chrapkę na bramki. Hiszpański goleador, który trochę został przyćmiony. W tym duecie Zastępa Gorozabel zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się Polak. Foden. Znajduje Raheema Sterlinga. Ależ bym chciał Sterlinga w Chelsea. Olsen. Ajajajajajajaj. No dobrze, ale widać jaki aktywny jest tutaj Olsen. Ma naprawdę ciężkie tygodnie. Sterling. Ciężkie minuty, a nie tygodnie. Co ja z tygodniami tutaj wyleciałem? Hoffman! O, ależ to zasekurował, na całe szczęście Brooking. Było bardzo niebezpiecznie. Dośrodkowanie Fodena. Zgarnia to wszystko Hoffman. Bardzo, bardzo tam z poświęceniem się pojawił. Wywalczył tę piłkę. Gravenberch. Końcówka pierwszej połowy. Nie możemy stracić bramki w końcówce! Ostatnia minuta doliczonego czasu pierwszej połowy. Phil Foden pakuje piłkę do siatki. Biegnie oczywiście celebrować ze swoim ukochanym menedżerem Pep Guardiola, który stworzył z niego prawdziwą maszynę. No i niestety, jeżeli trzeba tutaj kogoś zganić, to Matthijs Weber nie popisał się w tej sytuacji. Weber do wymiany w przerwie meczu. Taki jest mój wniosek. Dosyć brutalny. Pojawi się tutaj za to Tiernoballo na te drugie 45 minut. Myślę, że jest to w pełni uzasadnione, że ten zawodnik właśnie dostanie teraz swoją szansę. I Zastępa do Tomasa. Declan Rice. Declan Rice. Cały czas czekamy na pokazanie się kogoś. Mount. Dostał tę piłkę. Wycofanie. Visser. Thomas. Declan Rice. Raz jeszcze Thomas. Świetna klepka, ależ teraz jest okazja. Mount. Mount, to musi być gol. Może teraz się to zakończy ostatecznie bramką. To powinno być trafienie na koncie Masona Mounta. Anglik nie zwykł się mylić w takich sytuacjach i ja wiem, że było tutaj sporo zamieszania teraz Lino Gorozabel. Myślałem, że uprzedzi tam swojego rodaka, chociaż Pedro Porro to jest bodajże Portugalczyk, a nie Hiszpan. A teraz niestety Raheem Sterling uciekł naszym defensorom spod opieki. Brooking! Brooking! Rzut karny. Timo Werner chyba dwukrotnie wręcz sfaulowany. Herrera pojawia się na murawie i teraz Phil Foden. I niestety Manchester City na prowadzeniu, Phil Foden z drugim trafieniem. Po raz kolejny biegnie w kierunku menadżera. Nam przestaje się to uśmiechać. Zdecydowanie przestaje się to uśmiechać. W miejsce Tomasa pojawia się Akoto. Dwóch defensywnych pomocników ma tutaj pomóc temu zespołowi, żeby te ataki były bardziej składne, żeby przede wszystkim ta defensywa nie była aż takim ryzykiem, kiedy zostaje bez upilnowania tych zawodników. Lino Gorozabel, no cały czas czekamy tutaj na jakąś opcję, ale nikt się nie pokazywał. I tu jest Brooking. Co ty tak wysoko, Brooking, robisz? Mount. Timo Werner. Rodri, Phil Foden, ależ teraz zgubiony Arnar Olsen, Sterling,
Zagranie na przedpole. Herrera. Gravenberg. Foden, no Jezus Maria, przecież zabrałem mu tę piłkę. Co jeszcze mogę w takiej sytuacji zrobić? Obrońcą ustawiłem się centralnie naprzeciwko Phila Fodena. Nacisnąłem przycisk odpowiadający za zabranie tej piłki. Ale Anglik i tak ją wyłuskał spod nóg Hoffmana. Absolutny kryminał w defensywie. Phil Foden zdobywa hat-tricka na Stamford Bridge. Mount. Za Sempa. Dobre dogranie. Piłkę ma cały czas Mount. Za Sempa. Goroza Bell. Do niego dograna piłka. I teraz za Sempa jest w polu karnym. Za Sempa próbował tam znaleźć kogokolwiek. To może Mason Mount z takiej pozycji. To mogło wpaść do bramki, ale Ederson niestety był na posterunku. Czas na absolutne wysunięcie do przodu wszystkiego, co tylko możemy pokazać. Zastanawiam się, jak bardziej mogę tutaj jeszcze przejść na ofensywne ustawienie. Barry w miejsce Goroza Bella się pojawi. Marvin Wisser dośrodkowuje w pole karne. Jest Barry! Była okazja! Rzut karny! Rzut karny! Barry już zrobił użytek! Czy to będzie kolejna jedenastka i znowu Ibrahima Konate? Ależ on ma pecha, ale tym razem nie było ręki, tym razem sfaulował tutaj ewidentnie Hoffmana. I Krzysztof Zasępa, czy zdobędzie swoje drugie trafienie? Zasępa, tak jest! Biegniemy po piłkę, jest jeszcze czas, żeby te straty odrobić. Krzysztof Zasępa z drugim golem, druga jedenastka wykorzystana. Ale Barry naprawdę zrobił tutaj sporo ruchu. Był tam zaangażowany w sprowokowanie tej jedenastki zarówno on, jak i oczywiście wspomniany wcześniej Hoffman. A teraz Ballo. Do Declana Rice'a. Declan Rice... Aj, zabrakło. Trzeba było zrobić jeszcze Ballo Rolla albo bez tego heel to heela. Po prostu liczyć na to, że piłka wyminie obrońcę City. Phil Foden. Grealish. Cały czas w Manchesterze City. Cały czas z numerem 10 Grealish. Cały czas w roli zmiennika. Przepraszam. 75. minuta. Marvin Wisser. Zaadresowana ta piłka trochę na styk do Masona Mounta. Teraz niestety nie udało się przepuścić tej futbolówki w taki sam sposób w kierunku Zasępy albo Barego. Akoto, świetna interwencja. Declan Rice. Ballo natychmiastowo podłącza Arnara Olsena i Arnar Olsen do Ballo. Jest jeszcze Zasępa. Zasępa. Oddanie do Ballo, ale niestety nie udało się. 80. minuta, Manchester City. Phil Foden, już hat-tricka tutaj zdobył, ale Brooking powiedział, że nie, więcej nie. Dość. Zasępa. Zejdźmy do środka. Declan Rice. Do Akoto. Akoto, Rice. Barry. Stracił tę piłkę jednak, kompletnie brak pomysłu na przeprowadzenie tej akcji. Gravenberg. Werner. Pedro Porro. Rodri. Zagranie piłki na dobieg na drugą stronę. Grealish kontra Arnar Olsen. Ballo. I teraz być może ostatnia akcja w tym meczu i wysuwa się na sam pozycję. Barry, który wszedł z ławki rezerwowych. Barry nie trafia, marnuje taką okazję Anglik. I to jest niestety porażka. Druga porażka z Manchesterem City w odstępie 2 tygodni. Hat-trick Phila Fodena. Niewyobrażalna pomyłka Louis Barrego. To powinien być gol. Ta akcja w końcówce. To powinna być bramka. Tak się jednak nie stało, moi drodzy. Mimo iż Krzysztof Zasępa otworzył to, to ekspresowo Phil Foden wyjaśnił nasz zespół. Powinniśmy zakończyć ten mecz chociażby z remisem. Nieprawdopodobne jest to, moi drodzy, ale sami widzicie,
Manchester City wyrasta na prawdziwego nemezis w tej serii. Everton zgłasza się z propozycją 100 milionów za Matisa Webera, którą odrzucamy, a Monaco chciałoby zapłacić 60 za Brookinga. Dostać dwa takie gongi w ciągu 2 tygodni na twarz. Niezbyt interesujący scenariusz. Roczne wypożyczenie Lucasa Luny do Realu Madryt? Słucham? To ciekawa propozycja. Ale czy on zagra więcej w Realu Madryt niż u nas? Nie wydaje mi się. All New Pick Marsylia zgłasza się po Brookinga. Tutaj też odrzucamy. I czas na kolejną propozycję. FC Barcelona po raz kolejny zgłasza się po Masona Mounta. Po raz kolejny dla hecy zróbmy sobie kontrofertę. Zobaczmy, co na to powie klub z Katalonii. Oferta transferowa za Hoffmana zawierająca w rozliczeniu Josha da Silva. Chyba z tych wszystkich ofert z zawodnikiem na wymiany całkiem sensowna. Ale dalej, im dalej w las, tym było gorzej. Moi drodzy, zawodnicy powołani: Hoffman, Mount, Rice, Zasempa, Olsen, Walker. Wypożyczony Lucas Luna i Atletico Madryt chcące do kompletu do Jonathana Pearce'a zgarnąć Brookinga. Ja raczej na to bym się nie pisał. A właśnie, czy ci zawodnicy w ogóle tutaj jakieś dodatkowe punkty overola zgarniają? Niektórzy z nich się ruszają. Reuben Nicolas z Valencii tak. Ale są tacy, którzy w ogóle, są tacy, którzy ani grama, tak samo jak Gianmarco Lombardi, moi drodzy, wydaje mi się, że chyba z bólem serca z Gianmarco Lombardim to my będziemy musieli się rozstać. Tak mi się wydaje, że facet niestety tutaj spadł poniżej jakichkolwiek oczekiwań. To samo się tyczy Matii Brankowicza. Dragić chyba się tutaj utrzymuje wyłącznie dzięki temu, że jest po prostu drugim bramkarzem. Ale nie wiem, czy nie lepiej by było w takim razie odwołać Chrisa Adamsa z wypożyczenia i zrobić z niego drugiego golkipera, który by grał w pucharach na przykład. No bo jeżeli chodzi o te finanse, no to mamy tutaj kilku zawodników, którzy zdecydowanie odstają od reszty. No i przede wszystkim nie mamy rezerw. Nie mamy rezerw. Mamy skład, mamy wyjściową jedenastkę, mamy sobie tam oczywiście ławkę, ale tak pełnej wymiany no to nie ma. Moi drodzy, niestety po jednym zwycięstwie i po niestety jednej porażce, jedno zwycięstwo 3-2 i jedna porażka 3-2. Czas na trzeci ligowy mecz. Starcie z Leeds United. Nie wiem, może ten skład potrzebuje tutaj jakiegoś odświeżenia, może teraz w końcu Carrasco od pierwszej minuty, a nie Brooking. Może również Madsen w miejsce Wissera. Louis Barry, no szczerze powiem, nie podbił chyba serc tamtym zagraniem. Myślę, że chyba trzeba to zostawić tak, jak to wygląda. Moi drodzy, szybka symulacja. Na papierze nasz skład jest lepszy pod każdym względem i Zasempa. Trzeci mecz z rzędu z bramkami w Premier League. Łącznie już 5 trafień na koncie Polaka. Asystował mu Ballo, asystował mu Gorozabel. A nasza defensywa i cały skład tym razem spisywały się naprawdę, naprawdę nieźle, moi drodzy. I o ile nasz zespół trochę zaliczył falstart, tak Zasempa wkroczył w Premier League z przytupem. Z takim samym przytupem rozwój tutaj Müllera
ładnie wskoczył na odpowiedni poziom, cieszę się. Barcelona oczywiście uznała ofertę wyjściową za zbyt niską, no ja się nie dziwię, ale no za nic mniej to byśmy... Nawet byśmy nie brali tego pod uwagę. Weber rozwinął się na 86 punktów overalla. Zasępa, jeżeli będzie dalej tak łupał bramkę za bramką, to nie wiem, gdzie on się zatrzyma. Naprawdę nie wiem, gdzie on się zatrzyma. 6 trafień na jego koncie. Przepraszam, 6! A, bo tak, bo jeszcze w superpucharze. No, ale to... 2 asysty, 2 bramki Mounta. O, widzimy raport z wypożyczeń, czy to Ander... Nie, to Anderson chyba jeszcze jak grał u nas w tym pucharze przedsezonowym. Tak mi się wydaje. I nawet bramkę strzelił. No proszę. Jeżeli chodzi o asysty, najlepszy też jest Zasępa, więc chłop nie dość, że najlepiej strzela, to jeszcze najlepiej asystuje. No facet wpisał się w Chelsea idealnie. Lepiej się nie dało. No moi drodzy, mimo wszystko nasza kadra jest wąska jak jasna cholera. Tych zawodników powypożyczaliśmy, więc zostaliśmy de facto w rezerwach z jednym piłkarzem. Oczywiście tak być nie może, więc niektórych z tych zawodników odwołać z wypożyczeń po prostu musimy. I teraz, moi drodzy, robimy selekcję, który z tych zawodników, którzy są na wypożyczeniu, kompletnie nie ruszyli, a są wypożyczeni już na przykład od dłuższego czasu. Jay Ford wypożyczony dopiero co teraz. Lucas Luna, to jest akurat dla mnie ciekawe, że chłop trafił tutaj do tego Realu Madryt, został tam wypożyczony. Nie wiem, jak on się tam będzie sprawdzał. Jay Bailey, odwołamy go z wypożyczenia. Zawodnikiem, który odwołany z wypożyczenia również może zostać, oprócz Jaya Bailey'a, będzie... Nie no, Forda chyba jeszcze nie ma sensu, a może i ma sens. Lombardi tak średnio. Brankowicz, nie. Ojeda, a może faktycznie ten Adams, moi drodzy. Niech będzie i ten Adams odwołany z wypożyczenia, proszę bardzo. Zatem Adams otrzyma tutaj 13. Natomiast Danilo Dragić, no gdzie 7? Danilo Dragić dostanie numerek, myślę, odpowiadający akurat jemu, akuratnemu poziomowi. Nie 7, a 70. Dobrze, popatrzmy sobie po pozycjach. Jeżeli chodzi o napastnika, w wyjściowym składzie Zasępa go Rosabel jako zmiennik Barry. Na prawe skrzydełko mamy Tierna Ballo. Jest oczywiście u nas w składzie też Ruben Briggs, który pełni tutaj rolę tego zmiennika. I w porządku. Na lewe skrzydło no teoretycznie nikogo nie mamy, ale to może być Paweł Lis się rozwija. Jay Ford myślę, że na razie jeszcze za mało czasu, żeby tam go jakkolwiek recenzować. Salvador Revel, 1 punkt więcej, Mariusz Markiewicz też, Matis Weber zgadza się. Gianmarco Lombardi, no to jest dla mnie facet totalna zagadka, moi drodzy. Miał być następcą Gianfranco Zoli, a powrót do Bergamo nie zrobił mu wiele dobrego, no moi drodzy, niestety. No takie są fakty, że spodziewaliśmy się po tym zawodniku raczej nieco więcej. Patrzę po obrońcach i zastanawiam się, na prawą obronę mamy Walkera, na środek obrony oczywiście jest teraz już, będzie u nas Bailey i będzie grał ktoś, na przykład Brooking, więc Bailey i Brooking. Lewa strona to będzie Madsen, na bramkę też mamy ogarnięte, no myślę, że teraz to już zaczyna jakoś wyglądać. Zaraz zobaczymy, moi drodzy, jak tutaj przejdziemy sobie do tego składu. Przechodzę tu i, moi drodzy, w miejsce Dragicia trafi tutaj pan Adams. Tutaj zamiast Wissera zagra sobie Bailey, Brooking, Walker, Madsen. W porządku. Tu Akoto, tutaj Thomas. O, i tutaj ze środka kogoś brakuje. Ktoś by się tutaj jednak przydał. Tylko kto? Na ataku Barry, lewa strona Briggs. I teraz kto jeszcze tutaj gdzieś z przodu może pograć? No w sumie nie musimy tutaj wymieniać totalnie całego składu, też to jest prawda, że nie musimy tutaj wymieniać totalnie całej ekipy, ale może jeszcze dla kogoś jest tutaj jakaś przestrzeń. Jeżeli mielibyśmy tutaj kogoś ściągnąć z wypożyczenia, to sami widzicie, że trochę tej przestrzeni wolnej mimo wszystko jest. Żegnam.